Siemaczko, jestem Pepperdem Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie pyskać na chwasty w mięczmieniu. Musimy pyskać. No tak, którą wychodzimy, no chwasty, wiadomo, jest październik, miesiąc temu to było ziany, wszystko. Wiadomo, rzeczą oczywistą jest, że chwasty widzą. Ale, żeby powiedzieć na jakimś większym tutaj wzrostowi tych chwastów, no, trzeba pyskać teraz, zawczasu, ewentualnie na wiosnę poprawkę dopiero zrobić, więc siadamy. Kasy trochę poszło, bo wiadomo, poszło na zapłacenie za, żeby wam nie zebrać, za, co chciałem powiedzieć, za tą oplony, oplonówki, bo dało mi, już zapłaciłem, więc oplony już mam załatwione, opłacone, tak to mogę powiedzieć. Oczywiście opesk kupiony, no dość, opesk wyszedł mi 4800 zł, wyszedł mi opesk w tych mauzerach, kupiłem w mauzerach dwa beczki całościowo, więc no nie jest tak źle. I sobie jeszcze opeskiwać to ja zrobiłem, więc całościowo no trochę kosztowało na ten jęczmień. Ewentualnie jeśli mi zostanie, no to wiadomo, że próbuję zmagazynować, będzie git. Chociaż jeszcze jest ta szynica do opyskania. Są rzepaki do opyskania, więc jeszcze tego opysku będzie, więc myślę, że trochę tego opysku pójdzie. Właśnie chwastobójczego. No wiadomo, jak wypamiętam, tak. Na chwasty. Pójdzie opysk. Cały raczej powinno mi starczyć. Na razie to jest tylko na pszenicę i na jęczmień kupione za te 5400 zł. 4800 zł. Przepraszam bardzo. Jest kupiony. I na razie tak to będzie wyglądało, no bo pszenicy mam naprawdę dość sporo. Oczywiście jeszcze to jeszcze na żyto. Więc no całościowo tam wychodziło chyba 150 na hektar właśnie. Trzeba 200 niecałe na hektar właśnie tego opysku na sobie, żeby ci ułatwić, no to wiadomo, mauzer sobie załatwiłem u znajomego, zrobiłem sobie to w mauzerach i mam już opysk rozrobiony. Dzisiaj tylko robimy opysk na jęczmień, bo na żyto i na pszenicę będę sobie robił w późniejszym czasie, tak mi się zdaje, znaczy w późniejszym, no następnego dnia, bo dzisiaj muszę gdzieś opyskać do godziny pierwszej i będę musiał, i mam wyjazd. Więc to tylko tak na szybko w skorobie. Po prostu nie będę sobie ogarnąć. Ogólnie patent znalazłem, właśnie znajomy mi podpowiedział, ale zobaczycie to, jak pojadę sobie tankować, bo wtedy całe kółko się zrobi i będzie trzeba jechać tankować. No bo niestety drugi raz to nagrywam, bo no, mocno przekombinowany w OBS-ie. No i później się zorientowałem, że po prostu nikt się nie zapisał, ale nie szło to. I jeden patent mi właśnie znajomy sprzedał odnośnie tak opysków, żeby się nie męczyć, tak można powiedzieć. Ładny patent mi sprzedał, a więc zobaczycie, powiem szczerze, no jak to zrobiłem, to powiem szczerze, fajnie to wygląda. Teraz tak, ja muszę zobaczyć, bo ja to kuźwa, że tymi lancami tutaj nie walno, wiadomo, dzisiaj mnie dopyszczę, no to trudno, to okaże się, że tak nie będę, no nie chcę tylko tych lanc połamać, no bo szkoda by było później kombinować, postować, czy sekcję kupywać. Czy nie daj Bóg, kurna, jeszcze tutaj wężyki pyta popielniczać i mieć przestój. A ja mówię, dzisiaj nie mam czasu, muszę to przerwę do tej pierwszej godziny, muszę to opyskać. Więc tak to właśnie, proszę Państwa, wygląda. Godzinę nie dopyskane jest na odbycie. Ogólnie i tak coś tu muszę wykombinować, trochę przy dużo mi się przyskrawało, że tak to powiem. I tak ten kombajn tego nie będzie mógł ogarnąć, więc trzeba będzie pokombinować. Ogólnie troszeczkę drażnią mi te drzewa tutaj przy tych miedzach. Muszę sobie podjechać do gminy i dowiedzieć się, jak to mogą przyjechać. Zobaczyć, czy mogę wyciąć sobie bez problemu te drzewo. Bo ogólnie nie lubię drzew wokół pól. Nie wiem czemu. Kiedyś to miało jakieś zastosowania, typu właśnie jak się kogoś wyganiało czy cokolwiek. No to jeszcze pół biedy, a teraz już to nie spełnia wymogów. To powiedzmy sobie do tych wymogów i trzeba będzie te drzewa po prostu usunąć, wyciąć, przygotować sobie do spalenia, wiadomo, w tym starym domu,
Ten znajomy sobie teraz z kobietą sobie tutaj opala sobie wszystkie mamy. O, jeszcze ma owiec, jeszcze trzeba sobie dołoży, jeszcze peletu, czy tam tego jakiegoś, czy innego tam materiału się dokupi. I będzie, będzie gites i będzie mógł sobie spokojnie palić w domku. Bo wiadomo, ja to już jestem na klimatyzatorze. I na pompie ciepła na klimatyzatorze u siebie na tej nowym domku. Ale im więcej materiału takiego do palenia, czy cokolwiek, będzie lepiej. I tak, co miałem powiedzieć? Coś miałem powiedzieć. Myślę, że tak trochę jeszcze odcinki zdolały, bo mnie drugi jest nagrywam ten sam odcinek i mi się trochę pokiczkało. Dobra, to jest tak, poprzeczniak, teraz sobie to ogarniemy od razu. Czekajcie, teraz muszę sobie to ogarnąć. Nie, jeszcze muszę się kurki pozbierać, no a wiadomo, to było 2 tygodnie temu cięte. Nie długo w tym roku, na tych dniach mi teraz leży te siano niestety. Ale to jest nic jeszcze. Sianko będzie i tak już ogarnięte, na spokojnie sobie to pozbieram. Ogarnę, na spokojnie już po tych opyskach, bo to będzie, wiecie, siano jest tylko zrobione. Ja jeszcze myślę, że w listopadzie już skopnę ten jeden pokosik, skromny, bo skromny, ale myślę, że jeszcze coś tam skromne sobie, jak to się mówi, czwartych traw, będzie git. Muszę, szkoda, że nie jest tak, że mogę sobie wyjść i plance złożyć samemu, fajnie by to wyglądało, niestety taki plus i minus tego, że tak to farmingu działa. To muszę znowu wyrobić, bo kurwa, niby to mam utwardzony, ale tutaj niby ten beton, tak jak widzicie, ten dół jest, no nie jest za dobrze zrobiony. Ludzi bardziej, że tutaj jest niewygrane do końca i tu się tak pierniczy teraz. A ja widzicie, jaki patencik zrobiłem? No i mi podpowiedział. Mówi, jak ty kurna sam pryszczesz, tym ciągnikiem, który masz, która, pod tym masz kurna się męczyć, podjeżdżasz sobie właśnie pod. Jak tym mozeum, sobie mozeum zabierasz. Taki patencik sobie zrób. I powiem szczerze, zajebista sprawa. Oczywiście tylko trzeba zrobić. Jeden mankament tylko trzeba zrobić, trzeba podnieść. Bo to jest taki kurwa mankament. Nie wiem czemu zawsze, jak przy nagrywaniu. Tak jest. Nie patrzcie i sobie możecie bezpośrednio do mozeum, z mozeum ciągnąć środek. Zajebista sprawa. Pod tym względem, tylko nie wiem, nie dobrze chyba stanu ustawiłem ten. Z polskim się tak zdaje. No i co? I tylko wężik, tak można powiedzieć w cudzysłowie. Wąż odkręca mi sobie samą siłą grawitacji. Wszystki cały opysk sobie tu zlatuje. Piękna sprawa. A to ma opysk z wodą oczywiście, no to nie jest czysty opysk, tylko zrobiony. Już opyskanie na całość. Tam jeszcze drugi baniak też stoi. Po troszeczkę dalej pod garażem, przy garażu, bo tam będę musiał wtedy taką metodę zrobić, tytułem postawić, będzie git. No słuchajcie, trzeba pokombinować, trzeba trochę cudować pod tym względem, żeby po prostu sobie wygodę zrobić, ale przy wygody nie ma, jak tak właśnie, jak teraz. Palet sobie zresztą znajomego przywiozę, więc tutaj tylko na to nawet zbite już, szczepko sobie tylko to przywiozłem. I jeszcze ma zamknąłem, tak? Można powiedzieć. Więc taki fajny patencik, pomyślałbym. Tak sobie można elegancko zrobić. No powiem tak, jak widzicie, jęczmień naprawdę ładnie wygląda. On skrzewił się ładnie. Znaczy, no, ładnie powychodzi, wszystko jest elegancko. O. Oby nie to, co myślę. Dobra, coś się zwisiło. A już się odwisił. Wiecie, wolę sprawdzić sobie, bo żeby jak później nie było pod tym względem. To już nie bywa. Na komputerze ogólnie już do dnia, to już nie ma co dziwić. Już ma takie lagi. I to wszystko. Że już nie domaga. Ogólnie skąd mi się popierdoliło z tym komputerem, za przeproszeniem. Jak mi się wam na konto. Ogólnie na PP, znaczy na pocztę i na wszystko inne. Od tego czasu komputer jest praktycznie niezdatny do takich zastosowań właśnie pseudo PR, jak to się mówi, czyli nagrywań. Byłeś na presie kurwa na tak nie jak szoka, no ale muszę na oku patrzony komputer. Tak mi się zdaje, że uda mi się go kupić.
przynajmniej na pewniakie 25. Taki by nie zamysł. Czy to wypali, to nie wiem. Bo wiem na pewno, że jeszcze teoretycznie, hipotetycznie powinien mi to ciągnąć, tak? Na samego nagrania to po co je. Ale do nagrywania to już troszeczkę gorzej jest. A tuż mam, jeszcze foto. Mam jeszcze foto. I tak, jak wspominałem. Znajomy fajnie ten patent zrobił. I teraz fajny jest Luxobota. Fajny na palety postawisz sobie Mausera z zrobionymi środkami. Czy to ESM, gdyby nawet w późniejszym czasie, bo na pewno ESM trzeba nie zamówić. Tak samo będę na pewno chciał odżywki dawać w formie ESM-u, także na zboża, więc no, może być dość ciekawie pod tym względem. No, trzeba po prostu trochę też teoretycznie jeszcze koszta ciąć, tak? Mimo tego, że nawet te pieniążki miały na się trzymają, bo jeszcze mam na koncie 74 tysiące, prawie 75 tysięcy, więc nie jest źle, ale wiadomo. Trzeba te pieniążki jeszcze oszczędzać, bo na przyszły rok no, trzeba szukać drugiego kombajnu na gospodarstwo, na jednego kombajnu, no i tutaj też szukać ciągnika, bo ten ciągnik w zamyśle miał iść do sprzedania i pewnie pójdzie, a tam drugie gospodarstwo. Mam zamiar taki, żeby kupić malutką ładowarkę, taką, co miałbym, co mi zajmali, ale jakąś używkę, jakiegoś bobka czy coś. Po prostu tam duże maszyny niepotrzebne mi, bo tak sobie stwierdziłem, tak sumerycznie, że bez sensu tam stawiać ciągnik na cały rok, by tam stał, to będzie mała ładowarka do wypychania obwodnika itp. A tam i tak będę tam waszym razem mieszał na ten moment. Nie będę mieszał TMR-ów tam, bo tam jest za ciasna obora, żeby tam po prostu stosować cokolwiek. Więc tam będzie samicianem dawany. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Podejrzewam, że tam jakieś duże straty też nie będę miał wydajności. Wiadomo, podług tych. Może 20%, tam 30% nawet gdyby było. No ale mniej roboty, bo tak paliwo jedną drogę wejdzie. No, trzeba też liczyć siły na zamiary, a też nie ma sensu brać i przepalać tam, cudować, nawyspywać to wszystko, ten paszowóz i po prostu tam nosić taczkami, jak to się mówi, bo to bez sensu. Trzeba mieć w miarę wygodę, żeby po prostu to wykorzystywać. I takie sprzęty. Dobra, teraz tak, pojedziemy sobie w prawo, tam to sobie wytniemy, chciałem powiedzieć, wytniemy, opyskamy. Pojedziemy przy tankowej, bo to naprawdę tego opysku troszeczkę będzie szło, nawet nie było. Więc taki podmach, trochę tam motam trochę może tymi rozmową, co mówię, ale tak, wracajmy. Case ten będzie aktualny, który mam teraz na ekranie, będzie szedł do sprzedania. Będzie szedł do sprzedania z tego względu, iż jest fajna maszyna, jest fajnie zrobione to wszystko, silnik ma biegać w miarę zdrowy. Ale już brakuje mu tej mocy, więc ja potrzebuję coś innego. Liczyłem jeszcze Internationala sprzedać, dopiero sprzedać później w młodszym czasie może tego ciągnika, żeby go nawet zostawić nawet do paszowozu, jak to się mówi. Ale stwierdziłem, że zarówno International, który stoi przy paszowozie, właśnie przy bykach, nie wiem, czy będziecie go widzieć. International, zarówno właśnie ten case będzie się do sprzedania. Nie wiem za ile, co i jak, ale idzie do sprzedania, bo naprawdę trzeba już się brać za jakiś konkretniejszy rozwój, coś nowszego, po prostu coś wygodniejszego. I powiem, ciągnik jest jak na te możliwości, jest zajebistym ciągnikiem. I bym mu to go trzymał, ale potrzebuję, chcę kupić za dwa jeden w miarę dobry ciągnik, nowszy po prostu, przykładowo jakiegoś klasa czy jakiegoś, nie wiem, Penda przykładowo, czy nawet Jelenia, czy każdy inny ciągnik. Chcę po prostu coś nowszego, chcę mieć tutaj z GPS-em. Przyzwyczaiłem się, nie ma co się oszukiwać, no i dobrać i takich, że jak się przyzwyczaja, no bo troszeczkę jest ciulowo, bo
teraz muszę dopiskać tu. Tam się nie powinno jechać teleć. Chociaż teleliśmy takim niskim zbożu, czemu by jeszcze nie? Jeszcze, jeszcze tu można przymknąć na to oko. Bo ja też widziałem, że sobie jak zjeżdżę, to kurna nie wiadomo, czy po przyjściu dusz też się dobrze żyje. Dobra, odpalamy, lecimy. I tak, szukam ciągnika, a po drugie, jak wspomniałem, tego komba- i kombajn też musi wylecieć. Kombajn ciągnik w granicach 350 tysięcy szukać na moje gospodarstwo. Ciągnik, nie wiem, zobaczymy jak będzie. Ja myślę gdzieś w granicach ciut mocniejszy jak case, takie 125-135 koni, sturen. To będzie ewentualnie bez stura, tylko później założyć stura do niego. Tylko wiadomo, nie sprzedam case'a, dopóki nie kupię właśnie ciągnika, ewentualnie ciągnika z turem, bo przecież muszę czymś te TMR mieszać. Dopiero wtedy będę sprzedawał jak zarówno jednego, ale zarówno jeden, jak i drugi ciągnik. To właśnie tak będzie. Albo po prostu jakoś to miało ręce i nogi na tym przeliczaniu, na tym wszystkim. No bo potrzebny mi jest nowszy ciągnik. Patrzę, z jakimiś fajnymi ciągniczkami jest ciągnik fajny do kupienia. Jak na razie nie to, co bym chciał, bo mocowo to już jest 250, 260 koni. Nie, no to nie by takiego kupa ciągnika tu zakładał. Czyli ewentualnie mógł do tego mojego drugiego case'a założyć Tura. To też gabaretowo też by pasował. Ale ja potrzebuję ciągnik zwinny. Ciągnik zwinny na moje gospodarstwo. No niby faktem, no case nie jest jakimś tam źle zgiętym ciągnikiem. No najpierw to jest odwarta, tak? Ale zawsze trzeba szukać tej alternatywy w formie ciągnika. Szukam. Na takiego klasa, nie wiem, 400, a to się mówi 500. To już mogę wam powiedzieć, no takie coś mniej więcej szukam takich ciągników. No tam takiego klasa 500, 520 bodajże. To jest chyba 140, znaczy 135 koni. Coś w tym stylu. No to znalazłem za 170 tysięcy. Ale rocznikowo jest to ciągnik 2015 rok bodajże. 14-15 to jest mniej więcej tak w samym przedziale wiekowym jak ten ciągnik aktualny, ten klas, który przed nami stoi. Więc nie jest to ciągnik stary, ani wcale. I po prostu mam chrapkę na niego w pewnym sensie. Tylko boję się, bo to jest kurwa na ode mnie no, z 300 klocków, żeby dojechać w jedno miejsce i obejrzeć ten ciągnik. A jeszcze jeden ciągnikiem, który też jest fajny, tylko że cenowo to już jest tak jeszcze z dwa razy tyle musiałem policzyć, czyli 300, 300 tysięcy to też musiała ciennikali kurwa wydawać za ciągnik mocowo 130 koni. Wiadomo, że to jest 2016-2017, jakoś tak, że rośnie dwa lata różnicy jest między ciągnikami i też z turem. Ale to już moja kwota jest saporowa. Nie wiem czemu, jeden klas tyle kosztuje, a John Deere tyle. Co mimo wszystko mi się bardziej podobają klasy ogólnie. Tak to można powiedzieć. Ale zobaczymy, co w ogóle dowiemy, tak? Na to gospodarstwo. No bo na pewno tego pyskiwacza też bym chciał ciągnik. Nie, no ale zatorem muszę popatrzeć, szczerze. Patrzeć jakimś zatorem tutaj na gospodarstwo. I ogarnąć sobie tutaj jakiego zatorka 72-45, 77-45, coś w tym stylu, typowo do opysku, bo nawet taki ciągnik, nie oszukujmy się, no taki ciągnik uciągnie nawet opyskiwacz 2500 litrów, czy tam bez żadnego tam problemu i coś bardziej ekonomicznego, wiadomo, nie ma tutaj elektrycznego rewersu czy coś, ale trzeba będzie pomyśleć jakimś fajnym ciągnikiem jeszcze dodatkowo do opyskiwacza, ewentualnie właśnie do paszowozu, ale do paszowoza też kupię tego Romilka, który już jest wstępnie zaklepany, tylko chłopaki muszą go już powiedzmy przywieźć na plac, jakby mogli przywieźć tutaj i siewnik. Siewnik też jest drogi, bo ciemnik no, miał wstępnie być inny,
Prawdopodobnie wyjdzie jeszcze inny ciągnik, siewnik, przepraszam. I prawdopodobnie za sam siewnik będzie 300 klocków. Bądź ktoś w tych granicach. Więc to będą dość dobre pieniądze. Ale nowa maszyna. Nowka maszyna. Co na pewno będzie mnie jarał w pewnym sensie. No i będę prostu ścieżki robić. Wiadomo, w tym silniku też mogę wam robić ścieżki. No a tam już te kable, te styki, to jest tylko tak kurwa nie jest takie jakby chciał. A będzie nówka, akmat mniejszy, ale fajnie się będzie. Moim zdaniem zajebista maszynka. No ale zobaczymy, czy dojdzie to do tego. Jak to ma wyglądać właśnie na moim gospodarstwie, no bo chcę trochę wziąć tej nowoczesności, mimo tego, że ciągnikowo i tak jestem w miarę oczywiście, bo nigdy nie będę nowoczesny, ale w miarę nowoczesny być, ale maszynowo tak mocno do przodu nie poszliśmy, no co, no prasa jest 2007-2008 roku. Klas najnowszy to jest 2013 roku. Jest klas. Później John Deere jest 2011 testowany chyba tak było. Aplikowany 10. Więc tutaj patrząc, to nie mamy jakiegoś szału nowoczesności, nie mamy popularnego ciągnika. Jedyna mała maszyna, która jest na gospodarstwie, to jest żeby nie powiedzieć talerzówka na bank i ten opyski marsz, na którym aktualnie jeździmy. Co jeszcze mamy? Siewkę. Mamy trzy maszyny nowe i coś jeszcze, tylko ostatnio teraz tak sobie właśnie myślałem, że to jeszcze też jest nowe. Ale powiem, gruber jest nowy, znaczy gruber, nie gruber, tylko mezorkowiec jest nowy. Czy coś więcej takiego nowego mamy? Chyba raczej już więcej takich maszyn nowszych, typowo nowych maszyn nie mamy, więc no nie jest tak ani tak źle, ani dobrze, tak można powiedzieć. Pod tym względem zawsze mogło być trochę lepiej, tak? To też fajnie, że tylko widać wyrastało. Jest elegancko. Więc mówię, no tutaj też. Zgrabiaka jest nowa. A po prostu dofinansowanie to też było inaczej, bo to jeszcze jak brałem chyba dofinansowanie, to on jeszcze chodził w Kejsie 45-30. 42-40-30. Może jeszcze 20 wtedy miałem. Nie wiem, Kejsa, chyba tak. 42-30 w Kejsie. To już trochę starszy jak ten. Tego w te case wtedy ja poszłem, tak? Że poszłem na przykład dużego case'a, bo na przykład był tamten case. No, w sumie patrząc na to, ten case wtedy przełom dla mnie zrobił. Wtedy już bym może na manualnym MWS-ie, ale w zajebistym MWS-ie przy kierownicy. I to fajnie wyglądało. Dlatego w tym razie te case'y 3 weźmy na kanał jeszcze na gospodarstwo. No ale teraz poza case'ami, no to fajnie jakby chciał, patrząc hipotetycznie, z jednej taśmy, tak to powiedzmy, to musiałbym teraz iść w Steyera i New Hollanda. No New Hollanda, no zbytnio jakoś tak w życiu realnym, no nie jestem sceptycznie ustawiony na ciągniki New Hollanda, nie wiem czemu, ale jakoś tak te New Hollandy dla mnie za dużo tych New Hollandów okolicy ma, dlatego tak to u mnie właśnie wygląda sytuacja, że jakoś nie chcę tego New Hollanda mieć na gospodarstwie, nie powiem, że źle jest, to wygląda, nie, może się przełamnę i coś kupię, nie mówię, że nie. Jeśli znajdziecie naprawdę fajnych pieniążkach, takich niuchcio, ale na dzień dzisiejszy na pewno New Hollanda nie chcę. Dlatego mówię, no mam przekonanie do klasa, wiadomo, że klas teraz na zimę będzie szedł na gruntowny przegląd, no bo ja tego akurat nie umiem ogarnąć. No też wiadomo, ja się z tym liczę, że to będzie kosztowny ciągnik, zarówno John Deere. Dogadałem się z chłopakami, że właśnie te dwa ciągniki będą szły na gruntowny przegląd do serwisu. Bo nie chce mi się bawić teraz z tymi ciągnikami, cudować, czekać mechaników, czy twórców tak zwanych, że wiedzą to robią, a będzie tak być, że
zjebią ciągnik i tyle będzie z tego. Więc idzie na gruntowny case, przepraszam, las i Jolanek idą na gruntowny przegląd na serwis. Myślę, że to będzie w granicach, nie wiem, no końcówka października, początek listopada, ale tak liczył teraz to ogarnąć, żeby tak wiecie. Już teraz nie będzie mi ten ciągnik, te ciągniki dwa nie będą potrzebne, no bo można powiedzieć, na upadek to wszystko case'em pociągnę, tak bym chciał. W sensie, no w polach już mam skończone, jakby nie było. No to tylko jeszcze potem jeszcze obornik odrzucić i przetalerzować, to już finito w tym momencie. I my mamy sezon skończony. Więc tylko i wyłącznie zostaje mi... co? Zostaje mi, proszę Państwa... Trawa, ewentualnie jeszcze czwarta trawa będzie się uda wszystko do skoszenia. No to wiadomo, tam jeszcze case'em będę ciął i mogę z case'em porobić tym większym i to też tam sobie radę da. Bo w prasie chodzi i tak chodzi, case będę lepiej wygląda i ma ten miarę moc ma i jest, nie wypinam chyba tego klasę pod tą prasę, no bo trochę tak komicznie wygląda dla mnie. Ale wiadomo, żeby lepsze zbicie pewno bym miał, ale gdybym to miał takie przełożenie kurwa z życia realnego, no to tam by miał przelobowość, ten case też, klas by też kurwa sypał. No ale mniejsza z tym. Więc bez około się będę robił. Talerzówka będzie niestalerzowana, będzie wszystko teraz zimita. Znajomy teraz będzie mił, to wszystko jak już to poogarniam. No bo ja będę jechał teraz potwierdzić parę ładnych urzędowych spraw odnośnie budowy. Kolejnej budowy kurwa chodzi, bo ja jestem kurwa jemnięty na tych budowach odnośnie tych budów, bo naprawdę ja co patrząc, to praktycznie co sezon coś buduje. Właśnie, na tym sezonie chyba już nie budowałem. Tylko z plakiem budowałem na wiosnę. No a tak, obora tutaj stoi, tam kupiona gospodarka itp. Więc naprawdę tej roboty trochę jest. Tego stawiania, dom postawiony, hale ukłowy postawione, silosy postawione. Więc tutaj ogólnie będzie trochę przekminione. Bo ostatnio sobie myślałem, że właśnie zlikwidować byki, że inaczej, byki po sprzedaży byków, przenieść to wszystko tam, co jest, oczywiście. No i mam taki sprytny plan, żeby tutaj, jaki jest teraz ten zaskok, ten silos, że inaczej nie pociągnąć, tylko wszystko wyrównać, tą stronę wtedy, nie tego zaskoku nie robić. A ja się wam to pokażę, bo tak już będzie kończyć. To po prostu wyrównać tutaj wszystko. I wtedy już mieć ten spokój. Tu jeszcze będzie taka fajna rzecz, która będzie postawiona. A tutaj oczywiście obowiązek od byków już jest w końcu wygarnięty. No pracownik mi się postara, że przyjdzie do roboty, to wszystko elegancko sobie idzie. Obowiązek to wypchnięty został. Dałem wiadomo, gdy nieco miałem, to miałem case'em, to case'em. Balast na dupę od żołnierza i jakoś tam sobie go wypychał powoli. No to było 80 ton gnoju, więc no, trochę tego towaru jest. Więc ogólnikowo ja mam chyba 300 ton gnoju gdzieś. Nie wiem, nic tego nie będę. Ile dokładnie? Oczywiście krawa się opala. I jest plan na to, że tą oborę właśnie, którą teraz tu mamy, ona będzie prawdopodobnie zburzana. Nie w tym momencie, ale będzie zburzana. I będzie postawiona większa na jakieś, ma na 30, na jakieś 40 sztuk. Bo ta obawa jest od początku, mogę powiedzieć. I już se pora coś tu przekombinować, tak? Ewentualnie wzdłużyć i coś innego tu przekombinować, bo też mam fajny, ambitny plan, ale to będę wam to mówił w kolejnym odcinku, a dzisiejszym byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, to ciepłe mogę rekomendować. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się z innego odcinka. Na razie, cześć.